Cześć! Słyszycie żurawie? Mega co? Niesamowite. 3 stopnie jest. Przymrozek taki. Więc dziś witam Was ponownie ze słonecznej Wielkopolski. I dziś misję mamy nie byle jaką. Gdyż ponieważ jadę właśnie po pączki. Mamy tłusty czwartek, a ja nie mogę otworzyć bramy, więc wrócę do Was za chwilę. Lesiu mi pewnie odmówi, ale jak wrócę, napiję się kawy i zjem pączka. Chyba, że będą na smalcu, to nie zjem. Ale jak nie będą, to zjem. I on pewnie mi odmówi, ale ja ubiorę się cieplej. Jeśli mam jakieś jeszcze mam dres. No to ubiorę na getry dres i pójdę nad jezioro, może złapiemy jakiegoś żurawia. Znaczy złapiemy na gramy, no złapiemy na kamerę. A tymczasem jadę po pączki. Muszę jechać tu do miasteczka i nie do byle jakiej piekarni, ponieważ tu piekarni jest pod dostatkiem, do konkretnej. I tak, mam serek wiejski na zębach. Trudno, zakładam maseczkę, więc nikt nie będzie widział. Tylko ty i ja i cały świat. Misja zakończona sukcesem. O, okularów nie wzięłam. W piekarni, w cukierni, właściwie to jest piekarnia, do której mnie wysłano po pączki. Pączki okazały się być smażone na smalcu, ale w drugiej cukierni, której pączki są rzekomo gorsze, choć no nie wiem, bo nie mam porównania. Pączki okazały się być smażone na oleju, więc kupiłam również dla siebie. Ale niestety nie było z różu, więc wzięłam z Toffee. Ale był dobry. W sensie dla mnie za słodki, no ale. I z czekoladą, która chyba jest Nutellą. Nieważne. Próbuję namówić Lesia na wyjście nad jezioro, ale on idzie w drugą stronę. Znaczy tam też jest jezioro, ale ja nie nad nie chciałam iść. No dzisiaj jest tłusty czwartek, no ale jest też dzień wyjątkowy. Ja staram się tutaj nie poruszać tematów smutnych, znaczy smutne to często, ale wiecie, takich typu polityka i wojna. No ale dziś nie pozostaje mi nic innego jak wspomnieć tylko o tym, że oprócz tego, że jest tłusty czwartek, no to rano wydarzyła się rzecz, której absolutnie nie popieram i do której mam pewnie stosunek taki jak większość z Was. I wobec której mam, czy do której mam podejście takie jak pewnie większość z Was. No niestety. Już nie chodzi mi tylko o to, że rano wojska były 50 km przy granicy polskiej, bo to oczywiście też ma znaczenie, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi w ogóle o sam fakt, o to, co się wydarzyło, a co nie powinno się wydarzyć. No i na tym może skończę, bo chciałabym, żebyście mieli raczej dobry humor po oglądaniu moich filmów. A czytać umiemy wszyscy. No, także będąc solidarnym, wiadomo. No, myślami. Jestem tam, gdzie powinnam być. A jeszcze z istotnych rzeczy to właśnie helikopter wojskowy przeleciał nam nad chatą. Tu obok są krzesiny, więc wiecie, to jest jednostka wojskowa. Jak puszczamy drona, to dzwonią do nas zwierzę. No musimy prosić zawsze o pozwolenie na start. A i musimy zgłaszać też zakończenie lotów. Jesteśmy akurat w jakiejś specjalnej strefie, której jeszcze do niedawna tu nie było. Tu po prostu wojsko trzyma pieczę nad tym terenem. Słuchajcie, ja wybieram się koło 14 do Kurnika. Z Kurnika macie vlog, wyświetli wam się gdzieś tu, albo tu, ja nigdy nie wiem. Pewnie już nic nie uda mi się nagrać, ale jadę tam tylko i wyłącznie po to, żeby odwiedzić Lumpex. Okazało się, że muszę zawitać do Wrocławia. Musimy podpisać jakieś dokumenty i odebrać wyniki badań. Więc podróż w dwie strony czeka mnie jutro.
tudzież w sobotę, a nie chyba jutro. No to tyle z nowości, plus moje paznokcie, które mają piękny kolor. Wczoraj koleżanka zrobiła mi je już po nocy właściwie. Wracamy, tak? Bo zimno jest, no to chodź. I co ciekawe, ja się śmiałam, że no muszę zrobić krótsze, bo no być tak, tak. Że wiecie, no krótkie, bo dla mnie krótkie. Ale przez to, że opiekuję się teściową po operacji, muszę jej tam, wiecie, plastry jakieś i tak dalej, i one są takie mikro, malutkie, no to zapobiegawczo, zachowawczo, po prostu z pełną świadomością musiałam zrobić sobie krótsze te paznokcie. Patrzcie, jak one mają piękny kolor. Bo w razie gdyby, wiecie, tam są takie mikroplasterki, które ściągają szwy i no, ja nigdy takich nie widziałam, nie używałam, więc na wypadek, gdybym nie mogła ich ściągnąć swoimi długimi paznokciami, skróciłam je od razu. Bardzo piękny kolor, muszę sobie go zakupić. To jest w ogóle ciekawa firma z w ogóle Nowego Jorku, która robi produkty do paznokci. Co, Lesiu, łazisz po polu? Mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć nad jezioro. No, no i to tyle. Nie zamulamy. Zimno jak cholera, ja dalej w getrach. Chodź, bo wiedziałam, że ksiądziu nionie nie zechce mi towarzyszyć w drodze nad wodę. Wczoraj był Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To pisałam wam na Instagramie coś na ten temat. No, a dziś dzień jaki jest, każdy widzi. Słuchajcie, to tyle. Ten vlog będzie łączony. Jeśli nagram wam coś jeszcze, to pójdzie to teraz albo w kolejnym vlogu. Mam przygotowane coś z zanadrzu, więc mojej nieobecności nie odczujecie. I dzięki, że byliście ze mną. Jest mi bardzo miło, że oglądacie moje filmy. Prawda! Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zostawienia mi kciuku w górę. No i to wszystko na dzisiaj. Cześć!